Witam wszystkich z tej strony Szwajcarii. W tym nagraniu będzie kilka planów i przemyśleń co do tego obecnego 2023 roku. I od razu tutaj stwierdzę na samym początku, że indeksów akcji według mnie w tym roku nie będzie się dało przewidzieć, z tego względu, że mamy bardzo intensywne działanie zarówno Fedu, jak i Europejskiego Banku Centralnego EBC który wręcz będzie robił to, co Fed, czyli to zaostrzanie ilościowe od marca tego roku. A przypomnę, Fed robił to od czerwca zeszłego roku. Można tutaj doszukiwać się analogii, kiedy DXY było najsilniejsze, około 3 miesiące, właśnie po początkach tego właśnie. Tak zwanego zaostrzenia QT, jeśli miałaby być tutaj całkowita analogia na to, szczyt wartości euro przypadałby mniej więcej na przełom maja i czerwca tego roku. Także Forex tutaj przy warunkach niezmienionych, jeszcze w miarę można wyprognozować, natomiast inne rynki jest bardzo ciężko. Co do towarów, to Ropa WTI tutaj jest narażona szczególnie na takie czynniki typowo polityczne, czyli jest to rynek tak zwany eventowy. Gaz ziemny, który obecnie jeszcze nadal tutaj porusza się w swingu spadkowym, no tutaj trzeba zwracać uwagę na pogodę i wiele innych czynników. Natomiast co do rynku krypto, no to jeśli będzie odbicie na rynku aktywów, to kryptowaluty też tutaj będą rosły. Wczorajsze dane na temat inflacji konsumenckiej ze Stanów Zjednoczonych, czyli CPI, były zgodne z konsensusem, wynosiły w okolicach 6,5%. A rynki zareagowały wzrostem bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin o 7,5%. Także też jest to kolejny rynek taki eventowy, gdzie po tym maraźmie dopiero teraz budzi się zmienności są okazje tradingowe, a zmienność to paliwo dla spekulantów, traderów, może też inwestorów takich, którzy mają perspektywę średnioterminową. Natomiast nie żadne straty nie są paliwem. Paliwem dla spekulantów, traderów jest zmienność. Tyle tytułem wstępu. Teraz przenieśmy się dokładnie na TradingView i zobaczymy te właśnie instrumenty. Jeszcze dodam tylko, że dokładne plany i prognozy były omówione na PECT dokładnie 9 stycznia tego roku. Tutaj mamy euro-dolara i w związku z tym, co będzie robił EWC i przy analogii do tego, co robił FED, no to widać po rynku, jak działają wręcz te zapowiedzi tego planowanego zaostrzenia ilościowego. Tutaj zaznaczyłem połowę maja i odpowiednio poziom. Także resztę sobie dopowiedzcie, co może się tutaj wydarzyć. A w ogóle ta tendencja jest bardzo silna, także żeby ją utrzymać, no to rynek musi naprawdę bardzo szybko się poruszać. O wiele szybciej niż tutaj w przypadku tych poprzednich spadków. Przejdźmy do rynku krypto teraz, który też w sumie zachował się Poprawnie. Mamy tutaj tygodniowy wykres, a na Ethereum już od dawna mówię, że po 1300 jestem zapakowany na typowy hodl, czyli trzymanie pozycji. 1300 dolarów już tutaj kupowałem, bo według mnie w wartościach nominalnych, może tutaj te spadki, kogoś jeszcze wzruszały, ale w wartościach procentowych były to bardzo niskie wartości w stosunku do tego co mieliśmy jeszcze tutaj wcześniej 2021, czyli poziomy 4900 jako all time high. No to tutaj 3300, 3200, 3100 to jest żadna różnica w porównaniu do tego co mieliśmy wcześniej. I zauważcie na wykresie dziennym te kreski są w ogóle wcześniej wykonane. Z poziomu 1200 wzrosliśmy do 1415 na ten moment. I tutaj piramidowałem cały czas pozycję long. Piramidowanie co 15-20 dolarów, teraz już co 20 dolarów. I na tych poziomach tutaj już pozamykałem większość zysków z tego właśnie piramidowania. Dalej będę piramidował pozycję long. Ponieważ uważam, że tutaj może być nawet short squeeze na tym rynku. Ten rynek jest już po takiej głębokiej beście, gdzie spadki wyniosły od szczytu. Zaraz to sprawdzimy, ile tutaj wyniosły te spadki. Minus 81 do samego dna. Poza tym nie przebiliśmy tych czerwcowych dołków. Czerwiec mieliśmy dołki, natomiast tutaj w listopadzie grudniu. Byliśmy wyżej. W październiku też. Oczywiście część jest zasługą tego, że tutaj był grany w sierpniu ten tak zwany demerge, czyli przejście z proof of work na proof of stake. Ale znamienne jest to, że Bitcoin jednak zrobił te nowe dołki poniżej. Natomiast na Ethereum nie ma tych nowych dołków. Także, że tak, jest to silniejszy rynek nawet od Bitcoina. Co do obecnego rozegrania, ponieważ to, co mówiłem, to już w sumie historia, to spodziewam się albo płaskiej korekty teraz i mocnego wzrostu, albo teraz mocniejszej korekty i wtedy ponownie będę wykonywał piramidę pozycji long z tych niższych wartości. Przejdźmy tutaj na interwał godzinowy, żeby sprawdzić, gdzie może zakończyć się ta korekta. Na ten moment przy tych wzrostach praktycznie pionowych Tendencja tutaj korekty jest nawet wzrostowa, lekko. Także, no, widać, że w ostatnich dniach jest to bardzo silny rynek. Wzrost, pionowo wzrost, to znaczy pozioma korekta. Po wzroście są poziome korekty i dalej ruchy wzrostowe. Idealne warunki do spiramidowania tego ruchu wzrostowego. A jeśli początek jest taki dobry, no to ci, którzy shortują, są uwięzieni w gridzie strat. I można ich właśnie wywieźć, czyli zrobić ten tak zwany short squeeze. Po korektach też można tutaj było dokładać, bo zauważcie, wystarczy tutaj wziąć tą korektę i odłożyć ją. Na przykład tutaj. Idealne wejście, wręcz do wejś zajęcia pozycji, i tutaj dalej jej rozgrywania. Wcześniej mieliśmy trochę większą korektę, czyli to tutaj sprawdźmy, jaka jest to wielkość, czyli jeszcze trochę większa korekta i zobaczmy, czy tutaj zrobiliśmy właśnie taką korektę. Okazuje się, że no, ten rynek zachowuje się idealnie technicznie, bo ta korekta jest równa dokładnie tej tutaj. Żeby lepiej to każdy zobaczył, no to weźmy to pod względem zasięgu. Usuńmy w ogóle te wszystkie tutaj rzeczy. Sprawdźmy jaka jest tutaj wielkość korekty. W okolicach 56 punktów mamy, natomiast tutaj odmierzając dokładnie, zrobiliśmy właśnie tą samą korektę. Czy to jest przypadek? Absolutnie nie jest żadnym przypadkiem. Tak właśnie są ustawiane te. Boty arbitrażowe, żeby wyciągać w ogóle przy tych największych korektach rynek w, do góry. Tendencja, jaka jest teraz narzucona, też to można sprawdzić. Nawet w ostatnim czasie przyspieszyła, bo wyszliśmy z takiej tendencji, a teraz mamy o wiele szybszą tendencję wzrostową. Także, żeby utrzymać tą szybką tendencję wzrostową, no to tutaj już na koniec. Stycznia, zobaczmy, ile powinniśmy na jakim poziomie powinniśmy być. Koniec stycznia mamy tutaj. 31 stycznia, gdzie 2 lutego będzie kolejne spotkanie FMC. No to przy obecnej tendencji, którą według mnie nie da się utrzymać, już powinniśmy dochodzić do poziomów aż 1900. Także tutaj, tak czy tak. Odbędzie się według mnie, lub powinno odbyć się takie zniesienie tych ostatnich wzrostów. Tu zresztą jest trzał podażowy, czyli te spadki przyspieszyły dokładnie od poziomu w okolicach 1440. Dlatego też wyznaczyłem przedział między 1390 a 1450 do redukcji zamykania tych zyskownych pozycji long w tej właśnie piramidzie. I przygotowywuję się do takiego. Zniesienia tego do okolic 1310-1300, dokładnie do tych poziomów. Natomiast jeszcze silniejszym sygnałem byłoby to, jeśli teraz zrobilibyśmy taką płaską korektę na tym poziomie. No to później można tutaj liczyć na taki znowu ATR swingowy tej samej wielkości. Czyli jeśli tak, no to ten ATR swingowy ma tutaj. W okolicach 250 załóżmy, że korekta kończy się przy 1350. No to zasięg jest wtedy na 1600 z kawałkiem. Także tyle co do rozegrania rynku Ethereum. Rozgrywam oczywiście inne rynki na krypto z pozytywnego sentymentu. Takim przykładem z ostatniego czasu rozegrania jest Waves, który tutaj wykazuje ten pozytywny sentyment. Czyli idealnie wręcz robi te podbicia, schodzi do 50%. To pokazuje, że pozytywny sentyment cały czas jest obecny. Znowu robi podbicie, schodzi do 50% i teraz próbuje wybić ten poprzedni szczyt. Na ten moment po podbiciu mamy taką tendencję bardzo płaską. Jeśli przebijemy tutaj te poprzednie szczyty przy 1.85%, Dojdziemy do 1,90, znowu będziemy płasko konsolidować. No to planuję dołożyć kolejną pozycję. Obecną mam z poziomu 1,69. Natomiast w ostatnim czasie tutaj sytuacja się bardzo szybko zmienia i nie warto robić takich analiz publicznych, ponieważ ich termin ważności jest nawet poniżej 24 godzin. Według mnie większość analiz wtedy ma termin ważności. Maksymalnie 12 godzin, na sam koniec, jeszcze przejdźmy do wykresu DAXA, czyli rynek akcji niemieckich. Tutaj weźmy tego DAXA. Zauważcie, jak silny w ogóle w ostatnim czasie jest to rynek. Tutaj miałem plan na rozegranie pozycji short, natomiast muszę się wycofać z tego, widząc to, co tutaj się dzieje. Czyli przebicie bardzo silne tutaj, tej półki cenowej, później zeszliśmy na niższą półkę cenową, ale tutaj jest marsz w górę cały czas. I póki co nadal to jeszcze trwa. W ogóle jest to silniejszy rynek niż indeksy zachodnie, indeksy amerykańskie SP 500, Dow Jones 30, Nasdaq 100 czy Russell 2000. Tutaj praktycznie codziennie jest wzrost. Mamy już poziomy powyżej 15 tysięcy. Także trzeba byłoby sprawdzić, gdzie tutaj jest taki punkt docelowy, do którego oni zmierzają. No i obecnie jest ciekawy poziom, strzał podażowy, gdzie cena zaczęła bardziej dynamicznie spadać, niż to robiła wcześniej, tutaj w tych konsolidacjach. Jedyne, co może uratować shortujących obecnie, to analogia z podawaniem danych w zeszłym miesiącu na temat CPI, ze Stanów Zjednoczonych 13 grudnia, czyli jest to poprzedni miesiąc, podawano wtedy dane za listopad, dokładnie te tutaj, i w ostatnim czasie, czyli wczoraj, w czwartek, dzisiaj, dzisiaj mamy piątek, 13 stycznia, również podano te dane, natomiast na ten moment nie ma jeszcze żadnej reakcji spadkowej. Zauważcie, tutaj była jednoznaczna reakcja spadkowa, wybicie w górę czyli taka nadzieja na wzrost. Później zostało to zanegowane. Jeszcze następnie w środę podano później decyzję podczas FOMC o stopach procentowych. Rynek przyspieszył spadki, a teraz tutaj coś się zmieniło, że nie ma tej właśnie reakcji. Oczywiście mamy tutaj wykres DAXa, ale jest to rynek tak czy tak skorelowany z indeksami amerykańskimi. Tutaj jeszcze z, przejdźmy do dolara, do japońskiego yona, czyli USDJPY. Bo jest ciekawa sytuacja związana z tym, że przebijamy znowu poprzednie dołki. Tutaj zejdźmy na niższy interwał, na godzinowy. Widać przebicie. I widać też, że w sumie teraz przebijamy to w innym stylu niż wcześniej. Czyli tutaj. Bardzo mi się nie podobało to, co zrobili, czyli nurkowanie od razu. Wyjście w górę, czyli było to tak zwane fałszywe wybicie. To znaczy nie wybicie, bo wybicie z w górę, fałszywe przebicie w dół. A tutaj obecnie jednak jest to faktyczne, na ten moment potwierdzone przebicie, bo były powroty, były próby powrotów, ale w granicach tych największych korekt. Natomiast dzisiaj rynek tutaj spadł już od tego przebicia o 110% Pipsu w dół. I na razie konsoliduje. Co do rozegrania, to tutaj nadal piramiduję pozycję short do poziomu 124. Tylko, że nie daję zbytnich szans na tą piramidę shortów. Obecnie mam tam cztery pozycje short i trzy z nich już są w sumie zabezpieczone na ich poziomie wejścia. Czyli stop loss stoi na poziomie break even point. Ale tak jak mówię, każdy zauważa to że tutaj są wykonywane dość duże korekty po tych spadkach, nawet 390 pipsów tutaj, czy ta tutaj ma w okolicach 520. Także można zaobserwować traderów, którzy liczą na to, że tutaj będzie taka korekta i można wziąć ten zysk. Natomiast ja tutaj po prostu stosuję tą strategię piramidowania i mój poziom docelowy to 120 4 i każdemu razę stosować własną metodę i też strategię. Także żadnych pozycji long aż do momentu tutaj zaliczenia 124. Fundamentalnie no to jest nadal tutaj kierunek spadkowy południowy. Także tylko i wyłącznie pozycje short na Dolaży do jena w moim tradingu. O pozycjach long tutaj pomyślę kiedy dojdziemy do tego poziomu 124. To już wszystko w tym nagraniu, i jak zawsze na koniec. Nie gridujcie tylko, piramidujcie zyski, bo inaczej zbankrutujecie.